Szanowni Państwo, otwieram 31. posiedzenie Rady Gminy Garbowo. Serdecznie witam zastępcę wójta, panią Małgorzatę Kazanutę, panią skarbnik, kierownika GOPS-u, sekretarza. Witam wszystkich rodzonych, witam panie i panów radnych. Każdy dostał porządek obrad, a pozwolę przypomnę. Mamy porządek obrad. Pierwsze, otwarcie, stwierdzenie kworum. Drugie, przyjęcie nowego porządku obrad. Trzecie, sprawozdanie wójta działalności gminy między sesjami. Czwarte, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązania problemów społecznych na terenie gminy Garbów na lata 2014-2020. Piąte, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Garbów na 2015 rok. Szóste, podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Siódme, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Garbów na rok 2014. Ósme, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Garbów na lata 2014-2017. Dziewiąte, sprawozdanie z wójta działalności gminy czwartej kadencji samorządu na lata 2010-2014. 10. Wnioski, interakcje, zapytania radnych oraz odpowiedzi na interakcje, zapytania radnych. 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 12. Sprawy bieżące. 13. Zamknięcie sesji. Czy ktoś chce coś dodać, mówiąc tego? Do 6. kadencji to można. Przepraszam, 6. Zresztą do tego się przydać. Panie Wiesiu, proszę bardzo. Zgłosić wniosek, przejęcie drogi o długości 200 metrów w zagrodach. Drogi? No drogie, nie wiem jaki tam numer tej drogi jest. Ale nie ma chyba drogi. A to nie można zostawić w następnej radzie? No ale pani Zenko, oni przychodzą całą kadencję, byli na komisji finansów, przyszli dzisiaj na sesję, ustaliliśmy na komisji finansów, że podejmiemy dzisiaj tą uchwałę i po prostu są ludzie poważni na stanowiskach. No i wydaje mi się, że my ich niepoważnie traktujemy, no bo w końcu każdy z nas ma swoje lata i jakąś swoją wiedzę i tutaj już ileś lat pracuje, a my tak będziemy ludzi tutaj zapraszać i wypraszać i powiedzieć, że dalej nie załatwione. Tym bardziej, że to chodzi o 200 metrów, to słuchajcie, no to trzeba w końcu ten temat zamknąć, no po co mają o nas, ktoś ma mówić o nas źle. Także... Jakie dokumenty to... Oni coś pan sekretarz nie napisał uchwały. No, ja nie umiem napisać, no przyznaję się, nie jestem prawnikiem. Nie zadania pani Wiesławu stawia wójt. I tylko ty. Proszę? Mnie zadania stawia wójt. No więc właśnie, no to pan wójt nie był na komisji finansów. Chce się zdecydować, jak nie postawił zadania. No w każdym bądź razie my to przegłosujemy, a uchwałę się napisze później. Oni pojechali do spółdzielni, mają coś pisać. Ale panie Miko, bo jest taka sprawa, że jak chodzi o inne sprawy, ja nie chcę wymieniać, to jest ostatnia sesja. Chciałabym się w zgodzie z państwem rozstać i nie chciałabym tutaj, wie pan, wyciągać jakieś różne rzeczy, tylko po prostu, no tak wynikło, no tak się złożyło, my pracujemy w końcu do 16. Mamy dzisiaj takie prawo jeszcze, że możemy taką uchwałę podjąć. Nie ma z tym problemu, bo przecież pan sekretarz może nas zrobić przerwę i napisze też. Słyszę podpowiedzi tutaj przewodniczącego, że wprowadźmy to w którymś punkcie. No zresztą tak żeśmy ustalili z panią wójt na komisji, że to przegłosujemy na przegłosujemy przejęcie tej drogi na sesję. Rozmawialiśmy o temacie. I taka była mowa, że możemy to przegłosować. No ja nie wiem, no co i my się prześpicie i już się to zmienia. Państwa, to już wiemy, to nie jest świeża sprawa, bo jest 2013 był. To dobrze, ja tego nie leczuję. Podjęliśmy uchwałę, więc konstruuję. Wniosek formalny jest taki, proszę bardzo, jeden jest wniosek wnioskodawca. Czy jakieś inne głosy są? Czy głosujemy, czy to prowadzić? No, to kto jest za prowadzeniem
Dziękuję. Kto jest przeciw? Ty przeciw. Jeden przeciw. Dziękuję bardzo. To prowadzimy w punkcie 9, a sprawozdanie wójta tam jako 10. Może tak być? Tak. Dobrze. 9 punkt będzie? Tak. Bo skoro nic nie ma na razie, to nie możemy to prowadzić wcześniej. Czy ktoś ma jakieś uwagi jeszcze? Nie widzę. Kto jest za tak proponowanym porządkiem obrad? Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jednogłośnie porządek obrad. Ale na 12. 12 rad, bo jest, proszę Państwa, to jest rady. 12 obecnych. Obecnych tu jest, tak. Czyli możemy obradować dalej. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie wójta działalności gminy przyjęty sesjami. To zastępca, tak? Proszę bardzo. Szanowni Państwo radni, w okresie między ostatnią sesją, która była... W okresie między sesjami, ostatnia sesja była bodajże 25. 4. Czwartego. A ja z pamięci mówię. Ostatnia sesja miała miejsce 25 września, proszę. 24 października. Więc będę zgadzać. A już jest pora. W okresie tym trwała normalna praca urzędu. Zadaliśmy. W tym czasie. Proszę ciszę, sprawdź. Zatem w tym czasie przybyło nam również chociażby ze względu na czynności zorganizowania i przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy i Sejmiku i Powiatu i wybory wójta na następne kadencje. Więc tych czynności dodatkowo było dużo, ale niemniej jednak trwały też i ogłaszane były przetargi i realizowane były inwestycje. W tym momencie dalszy ciąg inwestycji trwa na budynku socjalnym przy boisku obok Resty. Rozpoczęta została, tak jak informowaliśmy na poprzedniej sesji, droga tak zwana Schetyniówka w Piotrowicach Wielkich. Po opóźnieniach ze względu na wiadome tutaj wyjaśniane na poprzedniej sesji sytuacje, jest już złożony kamień i przygotowane koryto i droga już tam między tymi granicami raczej będzie pozytywnie, już chyba nie ma ludzkich sprzeciwów, bo niektórzy mieli opory co do przebiegu granic, ale jest chyba już w porządku. Także w przyszłym tygodniu już powinno pełną parą te prace drogowe trwać. A warto zrealizować, bo na tę drogę mamy 50% pozyskanej dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. I dobrze, że będzie ta droga zrobiona. Tych schetynówek już w sumie też na terenie gminy kilka nam się udało środków pozyskać. Następnie był odbiór drogi powiatowej, na którą gmina przekazała ze środków własnych 426 tysięcy. W ubiegłym bodajże 6 listopada było. W tej chwili, to znaczy przeznaczyliśmy 426 jako gmina, a 425 tysięcy zostało zatrzymane ze względu na jeszcze niedokończenie fragmencika chodnika. Pani radna Lidka Michoń jest tam zorientowana, Joanna Artur Rybkowska dokładnie, także tu jeszcze... Czy wykonawca jakiś, jeżeli można zapytać? Można. Zgłosił się. W tym, to znaczy jeden był zainteresowany, ale to już musimy z powiatem dokończyć, bo to jest zarządcą drogi powiat, czynności. Bo wykonawca ten, który robił drogę, on już nie mógł się podjąć tego zadania, bo inne terminy do tutaj. No ale jest inwestycja realizowana jako na pasie drogi powiatowej, zarządcą jest powiat, więc musimy to uzgodnienie wszystko wykonać albo zlecić to powiat za te pieniądze, które były przeznaczone dodatkowo na poprzedniej sesji 25 tysięcy. Zakończono już roboty na drogach asfaltowych, tych planowanych przy Wysławice, Garbów, Marianka. Też im chcę poinformować, że czynności zmierzające do przejęcia dróg od Junku
już są na ukończeniu, mamy opinię Rady Naukowej Jung i przygotowywany będzie akt notarialny. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie z, no, z dyrekcją. Trwa realizacja projektu Ekoenergia dla gminy Garbów, gdzie dofinansowanie unijne wynosi 5 027 705 zł. Jest oczywiście, jak było informowane, pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 7-13. I podane zostały na stronie internetowej gminy stawki odpłatności z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizacji tej inwestycji. Może już w tej chwili nie będę przytaczać, są dostępne. Zresztą jak wszystkie informacje, które wymagane prawem są zamieszczane bądź na stronie Urzędu Gminy tej www.garbów.pl, bądź na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garbów. Jeszcze dodam, że do dnia dzisiejszego bodajże zrealizowanych jest tych instalacji 100, momencik, 110 bodajże. I na bieżąco trwają odbiory 122 instalacje i kilka pieców już jest zainstalowanych. Następne mają być do końca listopada instalowane. Mieszkańcy otrzymają, ci, którzy już posiadają instalacje wykonane, otrzymają faktury i w terminie wyznaczonym w fakturze do 14 dni będą dokonywali wkład na konto Urzędu Gminy i tak jak informowaliśmy, żadnych tutaj wkład na inne konta oprócz urzędu nie dokonuje się. Cały czas, przepraszam, czy Garbów Utalu? Nie, już na Borkowie są, już tak. Co prawda ludzie nieraz się dopytują, bo gdzieś już jeszcze w Garbowie nie wszystkie instalacje wykonane już są na Borkowie, bo są różne ekipy. Jedna dostała taki zakres, druga taki, jest różny termin, ale 630 instalacji ma być wykonanych i będzie wykonanych. Z tym, że no, mamy czas do końca maja, to miesiące zimowe u mnie robią wielkie różnice, bo są, wiadomo, bez dużego słońca to nie ma to wielkiego znaczenia. Chociaż dopytują się, dlaczego u mnie nie, mieszkańcy, no ale no wszyscy naraz 630 mieszkańców. Następna sprawa z kolejnych funduszy unijnych. A chciałam być nauczycielką. Chyba bym głos straciła. Z tych funduszy unijnych, to znaczy z programu rozwoju obszarów wiejskich realizujemy jeszcze inwestycje, no bo ta budynek socjalny to też jest z tego programu z odnowy wsi, ale również z programu LIDER, z tak zwanych małych projektów, te działania realizowane już rozpoczęte są i podpisane umowy, już wykonawca się pojawił na placu, instalując część fundamentów pod urządzenia siłowe, ale to są prace zabaw w Borkowie i w Piotrowicach Wielkich, tak jak wspominałam panu radnemu z Borkowa, że być może jeszcze się pojawią i faktycznie wczoraj już byli. No, ale pana się nie pojawił. Nie, na razie fundamenty, proszę państwa. Wszystko też jest nieuzależnione tylko od nas, tylko są pewne procedury. No dopóki nie mamy pewności finansowania, nie zawieramy umów z wykonawcą. Więc żeby to uzyskać, trzeba czasu. Następnie wyłonienie wykonawcy. Jeszcze z takich rzeczy inwestycyjnych chcę poinformować, że pojawi się na terenie gminy, mam nadzieję, niebawem nowa inwestycja i to nowy zakres, czyli kwestia gazociągu. Wykonawca, który wygrał przetarg na dokumentację, już wykonuje te czynności i ma do marca uzyskać pozwolenie na wykonanie odcinka gazociągu od granicy gminy Markuszów do szkoły naszej w Przybysławicach. Także ten odcinek jako pierwszy pojawi się dzięki temu gazociąg na terenie gminy.
No bo jak wiecie Państwo, w 90. latach została zaniechana ta inwestycja i ta tak zwana, brzydko mówiąc, rura jest, czeka dla gminy Garłów, za którą też gmina Garłów swego czasu tam dopłaciła udział, żeby zabezpieczyć tutaj dostęp do gminy Garłów. Wtedy wykonały te inwestycje gminy Markuszów w Górą, a Garłów zatrzymał się na etapie na granicy. I odbyły się przetargi na węgiel. Przepraszam, czy po której stronie ten gazociąg idzie? On wykonuje dokumentację, więc tak zrobi, jak dogodniej będzie. Częściowo po jednej, częściowo po drugiej, ale bardziej chyba po tej, po której stoi szkoła. Ale to jest uzależnione też od warunków, które wydadzą, bo tam są po drodze przebieg drogi jednej, drugiej i krajówka, zjazd przez drogi ekspresowe jest, więc, ale jest wykonawca, tu też kontaktuje się teraz do Lutrzek, potem zgody będzie występował, także jest to dosyć, no, taka uciążliwa sprawa, ale taki ma termin i tak powinien przedłożyć dokumentację. Tak mówił. Co jeszcze z takich rzeczy? Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że ten punkt realizowała, więc tak sobie tylko. No oczywiście odbywały się komisje, to Państwo wiecie, na tych komisjach były m.in. analizowane tutaj stawki podatkowe, ale to będziemy w dalszych punktach obrad sesji o tym mówimy. Natomiast jeszcze w międzyczasie znalazło się, jak Państwo śledzicie strony internetowe czy tablice ogłoszeń, oświadczenie wójta gminy Kazimierza Firleja w sprawie tutaj tematu, który się pojawił po raz kolejny, lokalizacji farm wiatrowych. Dotyczy to urzędu i pojawiło się to jako oświadczenie oficjalnie urzędu gminy, wójta gminy Garłów w sprawie, bo jak Państwo wiecie, Rada Gminy takowej żadnej uchwały o przystąpieniu do zmian w planie pod takie cele nie podejmowała, ani o przystąpieniu do zmian studiów, ani o przystąpieniu do zmian w planie. No mówię, takie są fakty. Nie podejmowała i nie procedowała i w urzędzie żadne procedury tego typu się nie toczą. Jeszcze. Realizacja chodnika w Piotrowicach, jak Państwo wiecie, na ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przetarg, nie złożył oferty żaden wykonawca, więc prawdopodobnie będzie jeszcze na 100%. Nie wiemy, czy jeszcze raz zdążę ogłosić drugi przetarg, ale środki niewygasające, taka możliwość i formuła jest. Wnioskujemy również i o przesunięcie na rok przyszły, bo mamy też tutaj przekazane pieniądze w kwocie, tam było ile? 500? Tak. Te pieniądze zostały przekazane, jeżeli no niemożliwa będzie realizacja w tym roku, jeszcze to będą jako niewygasające na rok przyszły i w warunkach może nawet lepszych inwestycja byłaby wykonana. No, niestety procedura sporządzenia, wykonania dokumentacji, jak również podjęcia czynności, bo my przekazaliśmy dokumentację, to był nasz wkład rzeczowy, zapłaciliśmy za nią, ale później procedury jeszcze w Zarządzie Dróg Wojewódzkich dosyć długo trwały i jest taki czas już trudny na inwestycje. Tak samo jak jeszcze przejdę na chwilę do tej drogi w Piotrowicach, nastąpiła zmiana technologii, tam miała być podbudowa wykonana tradycyjnie betonowa. Ze względu na obawy o warunki atmosferyczne dokonaliśmy aneksowania zmiany na podbudowę z kruszywa łamanego i dlatego też oczekiwanie w kopalniach na to kruszywo na dostawę. Teraz jest końcówka tych robót, to jest kolejka po prostu i wykonawca musi czekać. Ale już tak jak mówiłam, zwiózł dużą część tego materiału, więc powinno dalej pójść płynnie. Z takich jeszcze może bardziej tak zwanych miękkich spraw, no wiele spotkań się też w międzyczasie odbyło i na pewno tutaj i z emerytami, i koło emerytów, jak również z organizacjami
pozarządowymi i te właśnie spotkania też służą tutaj informowaniu i mieszkańców, jak również wymianą kontaktów, po prostu wymianą takich pozytywnych i istotnych spraw dla naszej społeczności. A jak wiecie Państwo, ożywiła się ostatnio aktywność, bo przecież tych organizacji samych tu w Kół Emerytów i Rencistów, a teraz jest ma właśnie miesiąc, gdzie jest Dzień Seniora obchodzony, także jest na terenie gminy tych kół. Mamy 3, a przy okazji wymienię, bo tak mówi się, że nie ma aktywności społecznej. Ja uważam, że na terenie gminy to dużo, bo przecież jak czasami porównuje się, czy jestem na jakichś spotkaniach, a zajmuję się sprawami współpracy z organizacjami pozarządowymi, to oprócz, mówię, mamy jeszcze 7 straży, które też są organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami. Ile straży mamy? 9 kół gospodyń i kół koła w tej chwili się uaktywniły. Bardzo, bardzo miła niespodzianka w tym roku Przybysławice dołączyły, które były takie, no były, ale było nieliczne to koło, a teraz odmłodzone wystąpiło i zorganizowało taki szybki festyn. Przepraszam, że przekroczyłem. Leonarda zauważyłem, Karolyn też, 4 młode panie w kościele. Kurczę, starszy to nie zauważyłeś, tylko młodszy. Pani, bo ile mamy straż pożarny? 7. 7? Tylko? Nie, na pewno nie. Poza tym 5 klubów sportowych i jeszcze tych stowarzyszeń rejestrowanych w KRS-ie też 7. Czyli w sumie jest to ile? 31 organizacji. Świeckich, a jeszcze są inne kościelne, które też działają. Być może ożywienie to nastąpiło też z racji możliwości pozyskania środków. I te środki właśnie są i z funduszy unijnych i dzięki temu, że robi się tu szkolenia i przekazuje informacje, to i aktywność wzrasta. I dobrze, bo na różne cele można pozyskiwać te pieniądze. A są to właśnie takie inicjatywy, chociażby właśnie wydawnictwa, stroje luzowe, warsztaty przeróżne. I to jest ten kapitał społeczny, który myślę procentuje zainteresowanie swoją najbliższą. Tutaj okolicą daje potem efekty. I wyrazem tej aktywności było chociażby to, że na przeglądzie zespołów artystycznych, z terenu powiatu lubelskiego w Pychawie w październiku, w którym uczestniczyły tylko takie zespoły, takie mogły brać udział, które pozyskały środki unijne z programu LIDER, Skarbowa reprezentowały 3 zespoły nas jako gminę. Były to zespół Volumen, który też pozyskał kilka lat temu środki, zespół pieśni i tańca ludowego Bogutki i koło gospodyń i grupa teatralna z Lesiec, która już cieszy się dobrą sławą na terenie województwa lubelskiego. Także było mi miło, byłam tam, ale dodam, że gmina Garbów w LGD, w lokalnej grupie działania Krajna wokół Lublina, i to było też podkreślane na tej konferencji, na tym przeglądzie, jest jedną z najbardziej aktywnych w LGD, bo pozyskują te środki właśnie i organizacje, i parafie, i gmina jako gmina, gdzie pisze wnioski urząd, i jeszcze nawet i spółdzielnie zachęciłam, Zagroda wreszcie ma ten plac zabaw dzięki temu. Także to jest warty każdy grosz, bo mnie cieszy każdy grosz, czy to będzie na wielką inwestycję, czy na małe działania tego typu. Są one ważne dla ludzi i dla dzieci, i dla dorosłych. Również w szkołach wiele się dzieje, ale może już nie będę tak zanudzać. Dobrze, gospodyń miejskich tak zaapelować, bo jest chyba jedyne koło, to nasze przybywackie, które nie ma swojej siedziby. No i prosilibyśmy jakoś, bo one się spotykają, kobiety się spotykają po własnych, prywatnych domach. I trzeba jeszcze zorganizować lokal. Skoro co? Planujemy coś.
No ja zgłaszam tylko problem, a od budowania to już jest zgłaszam problem, że pasowałoby jakoś mają pomoc zorganizować. Ale proszę Państwa, to jest bardzo ważny temat i na pewno póki nie ma jeszcze tego miejsca, to jest myślę temat szkoły do wykorzystania i chyba nie będzie problemu, tylko trzeba to pouzgadniać. Także, no ale nawet to Pani musi być szkoła, nie ma takiego oddzielnego lokalu. Nie, żadna szkoła nie ma. Nie ma miejsca, żeby na nim tylko zostawić miejsce. Widzę, że nasze panie są tak sprawne i poradziły sobie, gdzie bestie zorganizowały na gołym placu, który był, no wiadomo, bo były i cudrożnie w stanie jakiś. Ale ziemianki sobie same nie ulepią. Tak, ale tutaj na ten czas, który w tym momencie mamy i na te warunki trzeba korzystać z tych obiektów, które są. Szkoła jest i tak na miejscu służy i w godzinach, kiedy nie ma zajęć dydaktycznych, można się jakoś pogodzić. No tak. I tak jeszcze podsumowując, tutaj no, myślę, że to jest ważne właśnie taka inicjatywa, a wspólnie realizowane inwestycje w różnych partnerstwach dają potem możliwości lepszego pozyskiwania środków. Zapomniałam, że sobie oznakę, bo szczerze mówiąc mam oznakę Stowarzyszenia Chór i Orkiestr. Chór mam i orkiestrę teraz też. Także nie, to było moje marzenie. Tak mi się przypomniało właśnie w tym momencie, jak kiedyś pani wojewoda Genoweta Czekarska myślała, że miała trzy marzenia, jednym z nich była orkiestra. Jak rozmawiałyśmy wtedy i mówiłam, pani wojewoda, ja też mam takie marzenie. Od kilku lat, co najmniej od 5 to moje marzenie było. To nie to, że to było marzenie z miesiąca na miesiąc. I 3 wnioski już w tej sprawie były próbowane. Jedno do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Drugi wniosek tu pewnie te, ale tam znów nie było wtedy środków. A do 3 razy sztuka udało się, pozyskaliśmy tutaj. I w tej chwili myślę, wczoraj też miałam próbę, że za jakiś czas o pan Tadeusz gra. Także. Że to jest bardzo potrzebne dla młodzieży i dla dorosłych i mamy te talenty i na pewno się będzie rozwijała. Dalszy wniosek o kolejne instrumenty też jest złożony, więc będą chyba jeszcze kolejne osoby mogły się dopisać. A już słyszę kilka osób po wczoraj, po uroczystościach 11 listopada zgłasza ochotę. Ten projekt jest 49 pierwszy, a ten drugi troszeczkę mniejszy, bo to też są różne obwarowania. Ale dobry jest każdy grosz i każdy na początek, bo bez kilku tysięcy w kieszeni nie da się zrobić. Ruszyć. No, kiedyś próbowałam ze strażą, ale straż tak troszeczkę bała się, że jak będzie orkiestra, to przejmie środki na sport w tym. Ale złożyliśmy wtedy z tym, że na 2000 wniosków do FIO, to było chyba ze 3 lata temu, byliśmy na pozycji 200, a dawali to, pieniądze skończyły się na 180 pozycji. Blisko było. I jeszcze powiem, że tak, dopływ talentów będzie. Wczoraj byłam wieczorem na wieczornicy właśnie takiej przedszkolu tu już z Salezjanek, tam jest ponad 100 dzieci. Wyobraźcie sobie Państwo, że wszystkie wystąpiły. Wszystkie i te malinkie szkraby takie 3-letnie i były jednocześnie na scenie. Także naprawdę też piękne, bo i ta akademia tutaj przygotowana przez młodzież gimnazjum Jana Pawła tu Garbowy na 11 była piękna, ale również to przedstawienie, jestem pod wrażeniem i wzruszeniem tego przedstawienia tej akademii, które tam siostry z dziećmi przygotowały. Także rosną nam te talenty i mówię, będzie dla nich miejsce i w chórze, i w orkiestrze, i mówię, jeszcze i bardzo można zakładać, bo tańczymy też pięknie. To już tak nawiasem. No, w zasadzie
Jeśli Państwo będą mieli pytania, to może w międzyczasie w kolejnych punktach. A dziękuję. Proszę, jeszcze jedna sprawa. Siedlica butanowa, przetarg, prosiłbym o informację. Jest zamieszczony na stronie, ale w tym momencie nie powiem, bo był przetarg oczywiście. Są oszczędności? Tak. Ale to na przyszły rok. Nie mamy. No to wstecznie można zrobić to ogrzewanie. To będziemy się za to brać. Mamy, no mówię, naprawdę, pilnujemy tematów, ale czasami doba, znaczy doba. Doba ma 24 godziny, a 8 godzin jak to się nie ma. Do marca mamy się zrealizowane, nie? Zawsze wyjdzie ta firma, może wiecie, na zamówienie ogrzewanie, nie? Może nie róbmy ogrzewania, to znowu spalę. Teraz nie będzie kominka. Trzeba trzymać kciuki i modlić się na dobrą pogodę, żeby dało się to wszystko zrobić, bo tak jak mówiłam, procedury były takie, a nie inne. Terminy konkursów takie, a nie inne, a wykonanie jest w trudnym czasie. Dziękuję. Dziękuję Pani Wójt za sprawozdanie. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązania problemów społecznych na terenie gminy Gawu lata 2014-2020. Pani Marek, Pani Marek? Przyjęcia. Tak. Przyjęcia gminy. Pani Marek, Pani coś powie? To znaczy tak, że Państwa, jest to dokument strategiczny, który określa pewne ramy działania w ogóle polityki społecznej na terenie naszej gminy. Nasza strategia skupia się na czterech obszarach, czyli jest to obszar rodzina, osoby starsze, integracja społeczna i osoby niepełnosprawne. Tutaj były przeprowadzane konsultacje z dyrektorami szkół. Na ostatniej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych omawialiśmy tak dogłębnie tą strategię. Cóż, ja mogę tylko prosić o to Państwo, żebyście przyjęli tę strategię. W niej również jakby określone są te wskaźniki, którymi będziemy później się okazywać i z tego jakby rozliczać, co zostało zrobione. A mogę tutaj powiedzieć, ile jest opiekunek? W tej chwili zatrudniamy 17 opiekunek. I jak to jest wystarczająca ilość? Czy... To znaczy na ten moment tak. No, wydaje mi się, że bo w tym momencie nikt inny się nie zgłosił, żeby takie usługi u niego świadczyć. Natomiast sprawa usług opiekuńczych w ogóle wygląda tak, że w miarę naszych możliwości i tymi zasobami, że tak powiem, ludzkimi, które posiadamy, jesteśmy w stanie w tej chwili objąć osoby, które tego wymagają. Natomiast jeśli Państwo macie informacje, że są inne osoby, które tego potrzebują, to prosimy o cenę. Tak jest. A jeszcze, a jak jest z odpłatnością? Jak jest z odpłatnością? No odpłatność jest określona w uchwale przyjętej przez Państwa. No tak, tylko że po prostu nie pamiętam, ile tam za godzinę, To w zależności, odpłatność jest w zależności od wysokości świadczenia rentowego bądź emerytalnego. To są kwoty na przykład rzędu, nie wiem, najdroższe teraz osoba płaci 3,75 za godzinę. Najdroższa. To jest najdroższa usługa jakby. Natomiast też, tak jak w uchwale jest napisane, jest możliwość zwolnienia osoby na okres pół roku w sytuacji no, jakiejś takiej trudnej, jeśli zgłasza. To mamy taką możliwość, żeby na pół roku osobę zwolnić z odpłatności zupełnie. W tej chwili nie ma czegoś takiego, ale taka możliwość istnieje. No, często się zdarza, że jest taki opór, że sobie osoba nie radzi, a jednak twierdzi, że sobie radzi. I też nie można ich jakoś tak... Ciężko przekonać ich, że jednak... No, na to polega też praca pracownika, żeby tak dotrzeć do podopiecznego, żeby go powiedzmy przekonać do tego, jeśli oczywiście jest to faktycznie taka potrzeba, że no, ma prawo z takiej usługi skorzystać. Potrzeby na pewno są dużo większe niż w tej chwili są. Natomiast uważam, że
no musimy tutaj też stawiać jakby na pomoc rodzinie. Nie możemy zastąpić czy zwolnić tego kogoś obowiązku, bo nasze usługi też nie mogą być świadczone 24/7. Nie jest to ta forma pomocy, więc zabezpieczenie, powiedzmy, jeśli ktoś ma te 6 godzin, no to ktoś inny musi zabezpieczyć te 18, prawda? Więc tutaj czy rodzina, czy sąsiedzi w jakiś sposób musimy liczyć na to i uczulać ludzi na to, że no oni też w pewien sposób są zobowiązani do pomocy tym osobom starszym. Na pewno na wsi ludzie tego nie nadużywają. Także... Znaczy czego nie nadużywają? To znaczy nie nadużywają, że w tym sensie, że rodzina jest koło i że opiekunka przychodzi, przeważnie chodzą opiekunki. Z tym jest różnie, z tym jest naprawdę samochód. Jeżeli rodzina pracuje i ileś godzin nikt nie ma w domu, no, a podopieczny wymaga pomocy, no to powinna być. Absolutnie. Ja stoję na stanowisku i będę się tego trzymać, że rodzina jest pierwszym tym jakby elementem, który musi, ja rozumiem, że dzisiejsze warunki też jakby pracy może nie pozwalają na takie zajmowanie się jak kiedyś, no, ale jeśli ktoś pracuje w gospodarstwie, uważam, że ma też taką możliwość. Natomiast no, nie może to być argument nie, że ktoś zarobuje w gminie i tam jest, powiedzmy, późno w domu. Nawet jeśli jest późno w domu. Czy nie mieszka z rodzicem, niech zadzwoni, niech zajrzy. No to uważam, jest taka postawa oczywista i... A wierzcie mi Państwo, spotykam się z takimi sytuacjami, że no, ewidentnie chcą scedować na instytucję to swoje, ten swój obowiązek, no, obowiązek, który nawet wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Więc no tutaj mówię, ponieważ też te usługi nie są całodobowe, nie mogą być świadczone całodobowo, inni muszą mieć świadomość tego, że też powinni swój wkład w tym mieć, jeśli chodzi o pomoc osobom starszym. Nie mam nic pytań. Czytam uchwałę. A jeszcze mogę dodać, że również konsultowana była ta uchwała, nie powiedziałam, sprawozdaniu z Młodzieżowej Rady. Tak, na Młodzieżowej Rady. I bardzo tutaj muszę dodać, odpowiedzialnie i poważnie młodzież na te tematy dyskutowała między sobą. My tu tak tylko z boku obserwowałyśmy dyskusję, ale muszę pochwalić. Naprawdę bardzo odpowiedzialnie się ten skład Młodzieżowej Rady zachowuje. Potwierdzam, że to było bardzo miłe i pouczające spotkanie, naprawdę. Czytam uchwałę nr 31 Rady Gminy Garbowiec z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązania problemów społecznych na terenie gminy Garbów na lata 2014-2020 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 594 z koniecznymi zmianami oraz artykuł 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 182 z koniecznymi zmianami. Rada Gminy Garbów uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się gminną strategię rozwiązania problemów społecznych na lata 2014-2020, która stanowi załącznik do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Garbów. Paragraf 3. Uchwała choć jeszcze z dniem podjęcia. Zadyskutowaliśmy w tym momencie, głosujemy. Kto jest za tak sterowaną uchwałą? Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzyma? Nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny usług użytkowych przygotowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Garbów na 2015 rok. Czy tak od razu uchwała, proszę Państwa? A komisja była mówiona.
Uchwała nr 31 Rady Gminy Garło dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolników na terenie Gminy Garło na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 artykuł 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z pierwszymi zmianami. Artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 1381 z mniejszymi zmianami. Rada Gminy Garło uchwala co następuje. Paragraf 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Dnia 23 października 2014 roku pozycja 935 z kwoty 61,37 zł za 1 kwintal do kwoty 39 zł za 1 kwintal i przyjmuje się tą ceną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na terenie gminy Garło. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały podlega się wójtowi gminy Garło. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Są pytania? Wszystko jest jasne, tak? Tak, propozycję przedłożył wójt i na komisjach była pozytywnie przyjęta. Zaopiniowana przez każdą komisję. To głosujemy. Kto jest za taką uchwałą? Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzyma. Uchwała przyszła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czyli cena żyta pozostaje bez zmian na poziomie roku 2014. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych tar dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków. Proszę Państwa, pismo wpłynęło od wójta Rada Gminy Garło na podstawie artykułu 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dziennik ustaw z 2006 roku. Numer 123, pozycja 858 z dnia 31.12.2008 Urząd Gminy Garło przekłada wniosek o przedłużenie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 czasu uwiązywania dotychczasowych obowiązujących na terenie gminy Garłów tary dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Zatwierdzony uchwałą nr 22/159/13 Rady Gminy Garłów z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia tary dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Taryfy cenowe i stawki opłat podlegające przedsiębiorstwom dotychczas zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Przedstawiają się następujące. Zaopatrzenie w wodę. Cena netto za dostarczaną wodę dla wszystkich odbiorców usług wodociągowych w wysokości 2,25 zł za metr sześcienny plus VAT. Drugi. Miesięczna stawka opłata abonamentowej za odbiorcę usług w wysokości netto złotych 82 grosze plus VAT. Odprowadzenie ścieków. Cena netto za odprowadzenie ścieków dostarczonych do oczyszczalni gminnej poprzez wprowadzenie do kolektora zbiorczego oraz do oczyszczalni przyszkolnych w wysokości 4,53 zł na metr sześcienny plus VAT. Cena netto za ścieki dołożone do punktu zewnętrznego oczyszczalni gminnej w wysokości 4,53 zł na metr sześcienny plus VAT. Aktualna stawka podatku od towarów i usług VAT wynosi 8% ceny netto. Zatrudnienia to każdy dostał, nie będę czytał.
czy tam uchwalę, tak? Uchwała nr 31 Rady Gminy Gardów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu wdrażania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z koniecznymi zmianami oraz artykuł 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dziennik ustaw 2006 roku nr 123, pozycja 858 z koniecznymi zmianami. Rada Gminy Gardów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przedłuża się okres uzyskania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych w załączniku do uchwały. Nr 22/189/13 Rady Gminy Gardów z dnia 20 listopada 2013 roku na okres jednego roku, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Garda. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. Są jakieś pytania? Nie wiem. To głosujemy. Kto jest za tak skierowaną uchwałą? Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Pani Wiesiu, a pani? No jak, no nie widzi? Ale podniesiony cały czas. Cały czas pani. Właśnie cały czas pani te czyta, jak go mówię, nie wiem, czy za, czy przeciw, czy na wszystkich. Na wszystkich. Za, nawet przeciw, tak? Jednogłośnie pan. Proszę państwa, następny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Gardów na rok 2014. Szanowna Rado, każdy tam dostał, ja jeszcze oficjalnie wniosek. Pani wie, chwilę. Każdy dostał, ja wnioskuję o dotację na remizę Woli Przemysławskiej, to jest 15 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały z oświetlenia, także tutaj nic nie zmieni. Bo myśmy... No, ale to Sołeczkiego robiliście. Tak. To można tam? Tak. Nie całość. Nie całość, no. Bo nam brakuje dotacji, a trzeba to dać. Firma za co, przepraszam, firma ta co wykonywała, wykonuje w dalszym ciągu. Dogadaliśmy się, umowę podpiszemy dzisiaj wieczorem albo w poniedziałek. Ale to nie są nie, nie są same. Wnioskuję o dotację za podwiększenie dotacji za osłonę, bo raczej zawsze obrazy 15 tysięcy złotych. Dobrze. Ale zaraz, zaraz. Pani skarbnik, bo ja nie wiem, która to jest, a to dzisiaj państwo dostaliście. No, no, tak, nie tak, tak to najnowsza wersja, pani. Ale wmieszamy się. Wmieszamy się właśnie też, bo nie wiem, która teraz jest. Nie, jeszcze ja. Ja miałem wnioskować, nie wiem, czy to na komisji. Tak, ja mogę wytłumaczyć. Pani skarbnik, wytłumaczę. Uchwałę musieliśmy zmienić, dlatego że wczoraj dostaliśmy pismo od Ministerstwa Finansów, że pozytywnie został zaakceptowany nasz wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej na świetlicy, wyposażenie świetlic w szkołach podstawowych, ponieważ innego sposobu by nie było, żeby tą subwencję wprowadzić i szkoły mogły ją wykorzystać. Więc musieliśmy to na tej sesji wprowadzić, bo następna sesja będzie prawdopodobnie w grudniu. To już będzie późno na jakiekolwiek ruchy na zakupy w szkołach. Dlatego uchwała została zmieniona w zakresie wysokości kwot dochodów, wydatków zwiększonych, czy tam tutaj zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków bieżących. Natomiast tutaj wcześniej jest zaproponowana też na wniosek pana przewodniczącego zmiana dotacji dla OSP Wola Przemysławska.
I tutaj środki pochodziłyby z oszczędności, które pozostały na oświetleniu drogowym na obu wolach, które było wykonywane. Ile zostało? W woli pierwszej zostało 9450, w woli drugiej zostało 5658. Czyli akurat tyle, ile tutaj straż wnioskuje na ten. To nie są środki Funduszu Sołeckiego. Na pole zaplanowano jedno, 41 tysięcy, na drugą chyba 42, a Fundusz Sołecki w obu wolach wynosi po 20, chyba 4 tysiące. Czyli tak, to były te środki, które dołożone. Także Fundusz Sołecki wola wykorzystała w całości na oświetlenie, mniej po prostu z budżetu. Więc zamiast to, co zostało, to tutaj był wniosek. Drugi wniosek był pana też radnego z Lesiec o zwiększenie o 2000 środków na wymianę okien w remizie w Lesie. Tam to jakieś ustawy nie te. I jeszcze jeden, to już wyszło z urzędu i też ostatniej chwili po prostu zepsuł się piec po bardzo gabrowie i trzeba przecieka piec i tutaj 15 tysięcy na wymianę pieca w pałacu w Gargowie. W związku te środki na piec i na leśce pochodziłyby z oszczędności, które pozostały na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych. Tam na osi śniadanie mamy ponad 100 tysięcy jeszcze środków zaplanowanych. Zimy nie ma i nie będzie, więc tutaj 17 tysięcy na piec i na tutaj leśce, tutaj jest przeniesienie środków właśnie z wydatków bieżących na ciała. A to oszczędności sprzedaży w świetlicy Gutanów? Nie ma, świetlica Gutanów w projekcie budżetu 2014 roku jest niewpisana, jest tylko 20 tysięcy na dokumentację finansową, reszta jest w WPF-ie na rok 2015. W 2015 zaplanujemy w takiej kwocie, jaka wyszła nam z przetargu i z umowy o finansowanie. Inne wymiany tutaj ważne, że budżet, tak jak już mówiłam, to zwiększenie subwencji oświatowej po stronie dochodów. Zmniejszyliśmy dochody na projekt EPA-Energia w gminie Gazu, ponieważ nie będziemy w tym roku w takim zakresie realizować, jak jest zaplanowany pierwotnie, więc zmniejszone zostały zarówno dochody, jak i wydatki na to zadanie. Zostały takie duże zmniejszenia i zmniejszone też zostały wydatki na drogę do kwoty poprzetargowej i również dotacja na ten cel została zmniejszona. Te zmiany spowodowały, że mogliśmy, i druga najważniejsza rzecz, myślę, że tutaj to ważna, z jednej zostały planowane wydatki na zakup stacji wodociągowej w Zagrodach. Te zmiany wydatków spowodowały, że z budżetu zostały zdjęte planowane kredyty i pożyczki na ten rok. Także pozostała nam tylko pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego, która również została zmniejszona do kwoty faktycznego dofinansowania. Pożyczka ta, umowę mamy przygotowaną, pan wójt myślę, że dzisiaj ją podpisze, natomiast pożyczka jest jeszcze nie zaciągnięta i będzie zaciągnięta w momencie, kiedy wykonawca wystawi nam fakturę i Ministerstwo Finansów wtedy przelewa środki i płaci bezpośrednio Bank Gospodarstwa Krajowego, także to wchodzi jedno w drugie. 313 737. Zdjęcie stacji wodociągowej, zakupu stacji wodociągowej w Gargowie i zmniejszenie niektórych wydatków majątkowych spowodowało również zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu. To jest planowany, niezaciągnięty, w tej chwili gmina nie ma żadnego kredytu zaciągniętego. Jest planowany do zaciągnięcia w sytuacji, gdyby zabrakło gminie pieniędzy na wydatki inwestycyjne. I wyraźnie akcent mówimy, że nie, wyraźnie było mówimy, tak, że nie ma zaciągniętego na stację, ani drugiego kredytu na stację. Zostało 725 tysięcy ewentualnego kredytu na pokrycie wydatków, które nie znajdą pokrycia w planowanych dochodach tegorocznych. Przy czym myślę, że można tutaj powiedzieć, ten kredyt pokryłby te wydatki, które wyskoczyły nam w drugim półroczu, takie nieplanowane wtedy, czyli drogi powiatowe, dwie betonówki, które były robione. Chodnik w Petrowicach był, ale no też to jest bardzo duży wydatek. Też pierwotnie planowaliśmy tylko dokumentację, nie mieliśmy tego. I Schetynówka, wkład własny do Schetynówki w Piotrowicach. Także, ale będziemy się starali, aby tego kredytu w ogóle na koniec roku nie zaciągać. Jeżeli nam wystarczy środków, to popłacimy tym, co mamy, jeżeli nie, no to już będzie ostateczność. I ten kredyt rozpisany w IPF-ie z planowaną spłatą w roku 2015 i tak to będzie w projekcie budżetu na 2015 rok zapisane.
W projektach unijnych zmieniły się kwoty wydatków planowanych na ten rok do wydania na projekt Ekoenergia w gminie Garbów, czyli na solary. Tutaj wykonawca mówił o wystawieniu faktury w listopadzie. Jeżeli wystawi fakturę w listopadzie, to my będziemy mu w stanie zapłacić, ponieważ do końca listopada możemy ubiegać się o zaliczkę środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jeżeli wykonawca nie wyrobi się do końca miesiąca tego, nie wyrobi się do listopada z fakturą, tak byśmy mogli wystąpić z wnioskiem o zaliczkę, wtedy raczej pieniędzy w tym roku nie dostanie, dopiero w styczniu, kiedy będziemy mogli dostać pieniądze z Unii Europejskiej. Także my tam mamy 30-dniowe terminy płatności, więc może być tak, że wydatki na projekt Ekoenergia w gminie Garbów będą praktycznie przeniesione na rok przyszły, te rzeczy takie inwestycyjne, no bo wiadomo, dokumentacje i te inne rzeczy to już tutaj były płacone. Także to tyle, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie. Jeszcze jakieś pytania Państwo macie, to a tam było parę pieniędzy zagwarantowane na drogę pojągu, mamy to nie, będą przełożone na przyszły rok, czy... To znaczy, proszę Państwa, to co jest w tym roku zagwarantowane w budżecie, a nie wpisane w UPF, po prostu 31 grudnia wygasa. Co będzie w projekcie na nowy rok, ja nie wiem. To znaczy wiem, że są zaplanowane środki na przebudowy dróg gminnych, Natomiast które drogi to Pan Wójt jeszcze nie podzielił się, nie zdecydował, które to jest. Ogółem w projekcie będzie wpisana przebudowa dróg gminnych do Państwa Rady. Będzie, no ze względu też na koniec kadencji, to już przy pracach nad projektem budżetu radny zdecyduje, na co to będzie przeznaczone. Ale zasada jest taka, to co jest w budżecie tegorocznym, 31 grudnia, nie, już przestaje obowiązywać. No dobrze, ale my mamy drogę na ten rok, która nie została wykonana. No cały rok trwało przygotowanie tej drogi. Ale my nie mamy tej drogi, mamy, więc nie możemy wykonać. Prawnych, żeby wejść na drogę. No dobrze, ja to dobrze. Pieniądze były na drugi rok w końcu, już powinny przejść automatycznie. Nie ma takiej możliwości zrobić. No to trzeba było na coś innego przeznaczyć te pieniądze jeszcze. No to nie będziemy kredytu zaciągać w tym roku. Ale logika nakazuje, jeżeli warunki już są spełnione, a za chwilę akt notarialny, jak się odbędzie, to już będą. Przygotowana dokumentacja do realizacji, mówię, ta budowlana, czyli uzyskane podstawy prawne do robót budowlanych i chyba to jest już oczywiste i ciągłość funkcjonowania Rady i realizowania zadań jest raczej tutaj oczywista. No tak, tylko że to wie Pani, cały rok to trwa. Ale ja nie mam wpływu, Pani Radna, na decyzję Rady Naukowej JUNG-u i na procedury. Ja naprawdę informowałam i przyspieszałam, jak mogłam tą sprawę, a JUNG mógł to dać, musiał. To nie jest decyzja. Mogli pieniądze chcecieście. Nie chcieli na początku. I taka była pierwsza ich decyzja, że będą chcieli pieniądze. A jeszcze kwestia ustawek, faktów i tak dalej są jakieś, no ale to już kwestia już techniczna aktu notarialnego. Pewne koszty pójdą też na opłacenie aktu, dlatego że przekazujący JUN nie ma ochoty i nie dziwię się pokrywania jeszcze kosztów technicznych tutaj i aktów i ksiąg jeszcze. Także z tym pieniędzy też. Jest pytanie, czy będzie zamierzało do sędziego? Co? Takie odczyny, to nie będzie. Oczywiste. Nie ma więcej pytania, czy tam uchwała, tak? Uchwała nr 31 Rady Gminy Garbów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Garbów na rok 2014 na podstawie artykuł 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera C, D i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w tekście donety Dziennik Ustaw 2013 roku pozycja 594 z pierwszymi zmianami oraz 89 ust. punkt 1, 2 i 4, 212 ust. 2, artykuł 239, artykuł 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst uzgodniony Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 885 z pierwszymi zmianami. Rada Gminy Garbów uchwala co następuje. Paragraf 1.
zmniejsza się roczną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o 2,033,865,17 zł do kwoty 26,336,184,55 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Z tego pierwsze dochody bieżące zwiększa się o 47,545 zł do kwoty 24,170,564,59 zł, w tym a. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie ustawami zwiększa się o 7,224 zł do kwoty 3,225,366,66 zł. B. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoju zwiększa się o 2000 zł do kwoty 108 tysięcy zł. Drugi. Dochody majątkowe zmniejsza się o 2,081,410,17 zł do kwoty 2,165,609,96 zł. Z tego a. dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o 2,081,410,17 zł do kwoty 1,782,052,83 zł. Paragraf drugi. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o 3,626,083,17 zł do kwoty 27,617,633,55 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały w tym. Pierwsze. Wydatki bieżące zmniejsza się o 28,851,43 zł do kwoty 20,781,943,44 zł. W tym. A. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o 7,224 zł do kwoty 3,225,366,66 zł. B. Wydatki na realizację zadań określonych w programie działania narkomanii zwiększa się o 2000 zł do kwoty 18 tysięcy zł. Drugie. Wydatki majątkowe zmniejsza się o 3,557,231,74 zł do kwoty 6,835,690 zł 11 groszy. A. Wydatki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się o 2,427,741,74 zł do kwoty 2,166,742,14 zł. Paragraf trzeci. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o 1,554,490 zł do kwoty 1,947,849 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Pierwszy. Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1,281,449 zł. I pokrycie zostanie przychodami z tytułu kredytu i pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Drugie. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1,538,737 zł. Paragraf 5. Ustala się pierwszy plan dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4. Drugi plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5. Trzeci plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Wykonanie uchwały w okresie budżetowej gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Proszę Państwa, głosujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za tak zwaną uchwałą? Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Może przerwę zrobimy? Aha, UB. W zasadzie UB.
jest tylko zmiana kwoty dochodów wydatków w stosunku do 2017 roku. No i ten kredyt zmniejszony i zmniejszony środki na ekoenergię w tym roku, a przeniesiony na 2015. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej sytuacji finansowej gminy Garłów. Ale jeszcze Pani wiesz, tu podpowiadają, że jest ten punkt. To jest jedna uchwała, która się wiąże z poprzednią. Poprzednią, będzie ciągło. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Garłów na lata 2014-2017. To ja już przy budżecie mówię, że jest zmniejszenie kredytu i zmniejszenie wydatków na ekoenergię w gminie Garłów w zakresie przedsięwzięć i dostosowanie wieloletniej prognozy w zakresie roku 2014 do tej uchwały, którą Państwo przed chwilą podjęliście. Czytam uchwałę. Uchwała nr 31 Rady Gminy Garłów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 231 oraz artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, test jednolity, dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Garłów praca następuje. Paragraf pierwszy. Pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 obejmującą prognozy kwoty długu na lata 2014-2017 wraz z dodatkowymi danymi o planowanych i prognozowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Drugi. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania? Każdy dostał, chyba wszystko jest jasne, to głosujemy. Kto jest za tak sformułowaną uchwałą? Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła jednogłośnie. Teraz 10 minut przerwy. Nadamy obrażeń. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. W sprawie przyjęcia tych dawek na drogę gminną. Panie Wieśniu, ma Pani jakieś dokumenty? Tak, proszę. Wniosek o nieodpłatne przyjęcie gruntów działek na osiedlu Zagroda od Skarbu Państwa, Starostwa Powiatowego w gminie, ustanowienie na tych gruntach drogi gminnej na wiązaniu do wcześniejszej korespondencji, między innymi z dnia 29 grudnia 2008 roku, z dnia 21 lutego 2013 roku. Ponownie zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne przejęcie gruntów działek na osiedlu Zagroda od Starostwa Powiatowego w Lublinie, ustanowienia na tych gruntach drogi gminnej. I tu są wyszczególnione numery działek o łącznej powierzchni 0,20 ha. Powyższe działki są własnością Skarbu Państwa. Proponowany przebieg tej drogi znajduje się, jest tu mapka. Wszystkie działki położone są na terenie obrębu geodezyjnego Zagrody Przemysławskiej. Droga ta pod uchwałem nowych na pomocnym podziale nieruchomości na całym swoim przebiegu ma 10 metrów szerokości i jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Garłów, ponieważ początkowo miała szerokość 3 metrów i to nie było zgodne z planem. Spółdzielnia dokonała, poczyniła przygotowania i tą drogę już zrobiła jako o szerokości 10 metrów. Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze, zwracamy się do Rady Gminy o zaliczenie tej drogi do kategorii drogi gminy. Szanowni Radni, no i co mamy z tym zrobić? Przyjąć uchwałę, tak? Czy starostwo powiatowe jest zainteresowane przekazaniem tych działek? O, bardzo, bardzo. Nie ma żadnych problemów. Panie Piotrze, bardzo. Bo to nie ma na to, żeby potwierdzenie, że chcą to przekazać.
jest przedstawiciel dla spółdzielni. Mogę odpowiedzieć, to są pytania. Nie ma żadnej sprawy, żeby starostwo ten teren przekazało. Zarząd gminy. Czyli że oni chcą to przekazać. Oni jak najbardziej chcą to przekazać. Są zainteresowani. Bo my te działki wyodrębniliśmy z terenów spółdzielni, z terenów poszczególnych, należy poszczególnych bloków, ponieważ no, zapytanie wójta w swoim czasie było takie, że ma być ta droga szerokości 10 metrów. W związku z tym wydzieliliśmy działki z każdego przynależnego do każdego budynku jeszcze przed wyodrębnieniem mieszkań. Było to zrobione. I droga czy pas drogowy? Pas drogowy. Pas drogowy, 10 metrów, prawda, jest taki. I tak jest tam tak narysowane na tej mapce. Prawda? I zostało to przekazane na rzecz Skarbu Państwa. Skarb Państwa, następnie drugie wystąpienie było do Urzędu Gminy, żeby gmina to przejęła od starostwa, bo taka procedura, prawda, jest. I w związku z tym teraz oczekujemy, że gmina przejmie te tereny od Skarbu Państwa, od starostwa. Starostwo nie czyni żadnych problemów z tym sprawą przejęcia. Byliśmy w starostwie, rozmawialiśmy na ten temat, ale potrzebne do tego jest wystąpienie gminy. O przejęcie. Proszę, są pytania? Proszę, jak jeszcze dopłaci tam ta głowa? 4 metry. W tej chwili jest 3 metry. Płyta drogowa, bo ona ułożona jest z płyt drogowych, jest 3 metry na półtora płyta. Proszę pytać głośno, proszę Państwa. Ale jest teren na poszerzenie, nie ma problemu. Przekazane zostało do starostwa teren o szerokości 10 metrów. Nie ma pytań? Ja mam. Proszę. Korzystając z tego, że Pan jest, czy Wy czasem nie od razu nie zechcecie z tej 3-metrowej drogi zrobić 10-metrowej? Proszę Pana, nie jest potrzebna 10-metrowa droga tam w żaden sposób. Czyli pozostaje to tak, jak jest do utrzymania, ale pas jest 10-metrowy. Pas 10-metrowy. Dziękuję. Przeznaczony do trasy, tak? Bo w ewidencji gruntów to nie istnieje. Nie istnieje jako droga. To są działki. Działki pod budownictwo wielorodzinne, prawda? One zostały wydzielone z działek pod poszczególne bloki. Bo jak wiadomo, zgodnie z stosownymi uchwałami, każdy blok dysponuje terenem, na którym jest posadowiony, jak również chodnik, który przebiega przy budynku, paska przy budynku. To są wszystko tereny należące do budynku. I oczywiście pod każdym blokiem był duży grunt i ten grunt został wydzielony w tej chwili w szerokości 10 metrów pod drogę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy, proszę Państwa, w trudnej sytuacji, bo nie ma uchwały. No, nie tyle, że my jesteśmy czy przeciwni, czy przeciw, tylko po prostu nie mamy dalej tej uchwały, na którą mogliśmy zagłosować. Tak. To może być nasze stanowisko przegłosowane. Z drugiej strony za naszej kadencji to jest praca drugi raz, to trzeci raz, prawda? To jakaś odpowiedź by się należała. Ja myślę, że trzeba posłowie ten wniosek, zaopiniuj ten wniosek. Wniosek o przyjęcie po prostu. Tak, no ja, to nie będzie problemu, to jest 200 metrów, to już nie ma o co mówić.
Ale w tym momencie możemy powiedzieć, że tego wniosku. Proszę Państwa, to może do protokołu weźmy, że raz wyraża zgodę, czy nie wyraża, później nadamy ciąg. Może tak być. Przegłosujemy to. Czy można postawić pytanie, kto jest za tym, żeby do protokołu pisać, że zgodnie jest? Obecna Rada jest za przyjęciem do. Wniosek. Jako drogi gminy. Tych działek na drogi gminy. Wniosku. Tak? Wniosku się sobie za pozytywnym. Za pozytywnym. Sekretarz co odpowiada? Za pozytywnym przyjęciem tego wniosku. Tak? Muszę znać, że przyjdzie na ekipa, to wszystko. Zrobi się z nie, to tak, bo tak. Możemy odwołać tak samo. Ale zaopiniowanie. Dobrze. Tak jak sekretarz. Zagłosujemy. Kto jest za pozytywnym przyjęciem tego wniosku? Proszę bardzo, kto jest za? Głosujemy. Kto jest za? Tak jak pani głosuje. Dziękuję. Kto jest przeciw? O po prostu o przejęcie drogi. Ja także nie muszę. Przecież to bez wniosku wszystko jest. My pozytywnie zapytaliśmy w tym momencie ten wniosek. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzyma. Dwóch przyjmujących. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować Radzie za pozytywną opinię w sprawie naszego wniosku. Mam nadzieję, że Rada w następnej kadencji podejmie uchwałę i nada temu dalszy ciąg pozytywny dla spółdzielni. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie wójta działalności gminy w 6 kadencji samorządu 2015-2014. Proszę. Ale ja postaram się bardzo krótko, bo nie przygotowywałam tego punktu. Natomiast myślę, że Państwo doskonale wiecie, co wspólnie tutaj przez 4 lata było realizowane, tworzone, inspirowane, wykonywane rzeczy, które służyły mieszkańcom. W warunkach takich, jakie były, w warunkach takich, które gdzie było możliwe, gdzie była możliwość pozyskania środków, gdzie były trudności, gdzie były też jakieś inne, obiektywne, albo sprzyjające okoliczności, albo trudności, staraliśmy się w miarę realizować jak najlepiej te zadania gminne. Przez te 4 lata wszystkie jednostki, Urząd Gminy, Gmina Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wszystkie nasze szkoły podstawowe na początku kadencji jeszcze prowadzone przez organ gminy, natomiast już w trakcie były przekształcenia i przekazywania, dwie szkoły są prowadzone przez stowarzyszenia, szkoła w Leścach i szkoła trzyklasowa w zasadzie w Borkowie. Jak również dwa przedszkola mamy na terenie gminy prowadzone przez, jako niepubliczne przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek. Jedno, drugie w Leścach prowadzone przez stowarzyszenie, też przedszkole społeczne. I te wszystkie placówki, czy publiczne, czy niepubliczne, funkcjonowały w oparciu o budżet gminy, w oparciu o środki wydzielone tu przez Radę Gminy. Środki były przekazywane systematycznie, zgodnie z zawartymi umowami, na bieżąco i placówki dlatego mogły funkcjonować i sprawnie, i bez zakłóceń. Nie zdarzyło się, żeby zabrakło gdzieś na ważne zadania pieniędzy, także i budżet, i gospodarowanie środkami było i racjonalne, i dobre. I nasze szkoły, nasze placówki zabezpieczały mieszkańcom podstawowe
potrzeby. A co udało się w trakcie jeszcze pozyskać z inwestycji, które na lata będą służyły, to też tu wspólna państwa zasługa, jak również no, i pracowników urzędu, bo nie da się robić nic samemu. Jeden człowiek nic nie zrobi i współpraca jest nieodzowna. I ja starałam się też, i nasi pracownicy, żeby pozyskiwać te pieniądze dodatkowe z różnych źródeł. Tak jak już wspominałam, to były i środki unijne, i krajowe, i granty, bo duże i małe, każde środki są potrzebne. Były to z regionalnego programu operacyjnego środki, a jeszcze nie wspomniałam o kapitale ludzkim. Dużo, bardzo dużo projektów takich miękkich, społecznościowych było realizowanych w oparciu o program, o program Kapitał Ludzki tutaj dla województwa lubelskiego. Uczestniczyliśmy jako gmina w bardzo wielu projektach. Wykaz tych wszystkich projektów jest zamieszczony na stronie internetowej gminy i wbrew co niektórzy twierdzą, że gmina nie pozyskiwała środków unijnych, proszę zerknąć albo jeszcze rozdamy. One są tak podzielone, też to są wybrane, nawet nie wszystkie, bo partycypowanie w innych zadaniach też z udziału budżetu gminy się odbywało, ale tu wybrane zadania podzielone na tak. Punkt pierwszy, projekty inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy, później projekty realizowane drogowe i chodniki, projekty w różnych partnerstwach realizowane i projekty tak zwane miękkie, społecznościowe. I w sumie, nawet miałam wszystkich tutaj, ale jest tego no kilkadziesiąt. Począwszy od największego projektu, który w tej chwili jest realizowany, ekoenergia dla gminy Garbów, ale bardzo ważne też były kanalizacja, tutaj etap drugi, etap czwarty, ja mówię tak jak było realizowane, drugi, trzeci i w tych latach, w tej kadencji udało się skanalizować tu w aglomeracji Garbów wszystkie te osoby, wszystkie te budynki, nieruchomości, które spełniały warunki i które oczywiście też chciały się podłączyć. I mamy to zadanie tu w Garbowie zrealizowane dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego. Też modernizowane były stacje wodociągowe tu w Garbowie, również środków unijnych. Jeden etap kanalizacji, trzeci był realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z takiego działania podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. Zagospodarowanie otoczenia pałacu było wykonane, bo wiemy jak wcześniej wyglądał i pałac i samo to otoczenie, więc wreszcie po x latach można suchą nogą przejść tu w okolicy pałacu przez parki i oświetlony i wygląda, a szczególnie wieczorem tutaj dosyć efektywnie, co nawet ludzie często z zewnątrz podkreślają. Także urządzenie tutaj tego centrum plenerowego. Wiele placów zabaw już w sumie na terenie gminy powstało, następne, jak mówiłam, powstają. Realizowany był projekt rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Garbów. Przy czym tutaj mieliśmy właśnie też inwestycje u ludzi na posesjach, oczyszczalnie przydomowe ścieków. Fakt, że zbyt mało ludzi się wtedy zgłosiło, znaczy mogło więcej, ale taki projekt na ten czas był, taka ilość była chętnych, tak, który został zrealizowany. 50 oczyszczalni przydomowych. Ja powiem tak, że z doświadczenia ludzkiego najtrudniej jest realizować inwestycje z udziałem właśnie taką rozproszoną, gdzie wchodzi się na posesję i do budynków poszczególnych indywidualnych właścicieli, bo u każdego są różne sytuacje, u każdego są i szczególne warunki. Ona jest i czasochłonna, i pracochłonna, i dużo jest tych dodatkowych dokumentów warunkujących tam odbiór i przekazanie środków. No ale staramy się i takie rzeczy robić. Wśród jeszcze wspomnę tam placów zabaw, były projekty, były środki z małych projektów, ale też był projekt większy w Bogucinie na zagospodarowanie działki naprzeciwko szkoły na cele rekreacyjne, integracyjne tak zwane. To też z PROW-u, z programu Liderek z odnowy wsi. I
I tak by można jeszcze wymieniać, ale polecam stronę internetową, chyba że jeszcze zdążymy, to tu Państwu podrzucimy na wydruku takim tradycyjnym. Bardzo ważne były też inwestycje drogowe. I tutaj, tak jak wspominałam, zarówno te gminne, jak i udział w projektach realizowanych z powiatem. Jak wiemy, środki powiatu są takie, a nie inne i tak nam powiat tu wyjaśnia, że nie podejmie inwestycji na terenie gminy, jeśli udziału gminy finansowego bądź rzeczowego nie będzie, więc podejmujemy ten temat, bo dla mieszkańców tutaj żyjących, tutaj funkcjonujących są to sprawy bardzo ważne, dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa, przeciwdziałania marginalizacji. Także chcemy, żeby tworzyć i pozyskiwać za pomocą wszelkich środków i form takie środki na poprawę tych warunków życia na wsi. I temu właśnie tu służyła ta inwestycja w Bogucinie. Od wielu lat tam były bardzo trudne warunki przejazdu przez Bogucin. Sama osobiście chyba ze 3 lata temu gdzieś w okolicy Bosia odwaliśmy sobie koło. Ale to już tak się stało. Wójcik powinien zapłacić. No tak się zagapiłam, nawet nie skorzystałam z ubezpieczenia. No, trudno. Ważne, że droga jest i to jest najważniejsze. Trochę tam już bólem, ale jest. Czy radni z Bogucina potwierdzają? Tak, potwierdzamy, bardzo gładziutko się jeździ, jest bardzo usatysfakcjonowanie. I to jest ważne. Natomiast mam nadzieję, że ta droga w Piotrowicach, o której też tak zwana schetynówka, w ogóle schetynówki, jest, co roku praktycznie pozyskujemy. W jednym roku nie było, ale wtedy dofinansowanie było 30%, więc to mniejsza była suma. Natomiast w pozostałych latach co roku jesteśmy na liście i pozyskujemy te środki. Przy czym tu mogę też pochwalić się, że są gminy, które jeszcze nigdy nie skorzystały, a my już mieliśmy i drogę błyńską, i tak zwaną karierę tu Zagrody Wola, i drogę Lipy w Bogucinie, i teraz ta droga Piotrowice, i następna, powiem już, następna droga, o której mówiliśmy, poprawialiśmy, znaczy na poprzedniej sesji, tak, na poprzedniej sesji, Schetynówka na rok 15 jest na liście rankingowej i myślę, że będzie dobrze. Ochrona wąwozów lesowych. A to zaraz. Ja na razie mówię o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, o Schetynówce na drogę powiatową. Na rok przyszły już, ale to jest działanie tego roku. Jeszcze też, bo nie ma tak, że coś się robi w jedną chwilę, w jeden miesiąc. To są ciągłość prac, przygotowania dokumentacji, zabiegania o środki, a realizacja nie rozbywa za lat kilka. I mam nadzieję, że ta droga tutaj od Garbowa do Hutanowa, tam jest ponad 5 km tej drogi, jest i chodnik, też będzie zrealizowana, bo służyć będzie bezpieczeństwu bardzo i wygodzie, i komforcie, i rozwojowi życia, bo i tereny usług tam są w okolicy i trudne też z racji tych lesowych i dużych uwarunkowań, warunki przejazdu. Także ta droga, byłam nawet wczoraj, walczymy o poprawę jeszcze punktacji, bo w tej chwili jesteśmy tak na poziomie, ale żeby nie było to potem późno, tak jak tutaj nam z ministerialnej listy na już we wrześniu, 4 września była zatwierdzona, żeby nie zagroziło to terminowi wykonania. Jest kilka dróg o tej samej punktacji, więc złożyłam tam jeszcze zastrzeżenia, bo tak to się nazywa w procedurze, o przyznanie lepszej punktacji, argumentując tam różnymi okolicznościami we wniosku i mam nadzieję, że będzie dobrze, a jesteśmy na dobrej jeszcze pozycji. Natomiast, tak jak mówię, wspomniałam, wiele gmin jeszcze nawet nigdy nie korzystało z tego, tak jak wczoraj pojechałam, to już mówi pani, to już kolejny raz, no kolejny, bo tak trzeba. No, również w drogach powiatowych Meszno, to już tak jak na poprzedniej sesji tu są w tych przysłowkach podziękowania z Meszna, to już historyczna chwila, ta droga betonowa w tym momencie. Myślę, że powiat w
kadencji następnej wywiąże się ze zobowiązań, które zadeklarował, że nawierzchnia asfaltowa też będzie wykonana, jak również ta sama sytuacja w Mutanowie. Też na tej właśnie miała być nawierzchnia wykonana w następnych latach. No co roku realizacja budowy dróg gminnych również następuje z pozyskaniem różnych funduszy i z POGR, może to nie są ogromne pieniądze, ale zawsze coś. I z narodowego programu tutaj z ministerstwa, to się nazywało kiedyś administracji MSWiA, na realizację dróg tak zwanych zniszczonych w wyniku narażonych na powodzie czy na ulewne deszcze z tej formy dofinansowania i na ochronę na wozów lesowych. Tam na dosyć korzystnych warunkach 80% były, a nawet takie środki można było pozyskać. To w sumie jest nieraz za kilkanaście, czy tam 20 czy 30 tysięcy budżetu gminnego udziału realizowało się jakiś odcinek też ważny. No, wszystkie drogi są wymienione, ale jak Państwo wiecie, i droga tutaj była w Leścach robiona w ubiegłym roku, też powiatowa, ponad 2 km, też z naszym udziałem. Najkorzystniej jest w realizacji tych dróg powiatowych, jeśli to są właśnie jeszcze z dofinansowaniem Skarbu Państwa, bo wtedy za 25% robimy duży odcinek. Jeszcze z takich... corocznie, to tak z pamięci nie będę mówić, ale to podsumowanie na pewno będzie, bo na bieżąco wójt informuje o wszystkich inwestycjach w Łosie Garbowa, to Państwo wiecie i na stronie też. Również zilustrowane jest to zdjęciami, ale w tym roku tych dróg mamy wykonanych ponad z naszych środków tylko, tu ponad 7 km, nie licząc powiatowych i tych dodatkowo tu z tego narodowego programu. Także co roku jest po kilkanaście dróg. To nie jest tak, że robi się tylko w jednym roku, jak niektórzy twierdzą przed wyborami, bo były i lata takie, że 17 km mieliśmy nawierzchni asfaltowej zrobionej. Także mówię, nie przygotowywałam się, bo potrafię to powiedzieć z pamięci. Ja wszystkich cyfr może tak nie notuję, ale to są liczby, cyfry, nawet kilkunastu, takie 12, czy 8, czy 9 odcinki dróg asfaltowych i betonowych. Betonowych w tym roku ponad 8 km, asfaltowych, mówię, z tych gminnych, nie licząc tych powiatowych i w innych latach również. Co jeszcze? No również taka ważna droga, ale tutaj przez Garbów, to pamiętacie Państwo, też z powiatem, też udział gminy był wraz z remontem mostu tu przez Garbów i droga przez cały Garbów. Mostu na Krówce oczywiście. Karolin Borków Janów też był robiony w 2012 roku ten odcinek drogi, ponad kilometr z powiatem, też z udziałem gminy. I te schetynówki też ogólnie. No i chodniki. Myślę, że bardzo istotnym jest to, że wreszcie udało się po wielu tutaj zabiegach zrealizować chodnik wzdłuż drogi krajowej. Tam owszem udział gminy był na dokumentację, ale on też był istotny, bo w sumie na dokumentację w Ogucinie i tutaj odcinka w Przybysławicach tego 100-metrowego koszty dokumentacji tam wynosiły tak około 90 kilku tysięcy i też do chodnika. W Kogucinie to były dwa podejścia na dokumentację i dopiero to drugie podejście było skuteczne. Udało się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzić do planu dzięki tym zabiegom i posiadanej dokumentacji realizację tej inwestycji. I też widać, że ludzie korzystają i młodzież, i piesi, no i rowerzyści. I to jest bardzo ważny odcinek. Teraz ten odcinek następny na drodze wojewódzkiej to będzie, mam nadzieję, sfinalizowany, ale też trudności były i zabiegi, żeby to wprowadzić, żeby zawrzeć porozumienie z zarządem województwa, bo to jest droga wojewódzka, żeby przyjąć i wprowadzić to do ich planów inwestycyjnych, tych stopni samorządów wyższych.
Następnie też powiem, tu nie było naszych wydatków, ale była nasza praca, żeby przez odcinek chodnika w Przybysławicach przebiegający przy drodze na Łączowskiej został uwzględniony w projekcie, bo w pierwszym projekcie tego nie było. Był to też realizowany ze środków unijnych jako projekt kluczowy Urzędu Marszałkowskiego, a tam już inwestorem to był Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale dzięki naszej tutaj, naszemu stanowisku i zabiegom ten chodnik przynajmniej został tam wprowadzony bez dodatkowych nakładów z budżetu gminy. Tak. Ta droga była tam 28 milionów, duża inwestycja chyba w sumie, ale chodnik był tak ważny, także stanowisko było takie, nie podpiszamy żadnych opinii, jak nie znajdzie się tam chodnik, a już mieli dokumentację gotową i nie chcieli tego uwzględniać. Oprócz takich projektów jeszcze projekty, które służyły również rozwojowi innych usług dla administracji. I tu są to projekty, które były realizowane przez, czy głównym realizatorem był Urząd Marszałkowski, czy powiat, ale my partycypowaliśmy bądź wydatkowo, bądź rzeczowo, bądź uczestniczyliśmy. Jednym z nich jest budowa sieci szerokopasmowej w województwie lubelskim i tu uczestniczymy. Też dzięki temu projektowi będą 3 punkty dystrybucyjne internetu na terenie gminy, także jakość tutaj dostępu do internetu się polepszy. W przyszłym roku będą wybrani operatorzy i dopiero wtedy będzie widać efekt tego projektu, gdzie powinny i ceny za opłatę za internet być niższa i również przepustowość tego internetu lepsza i zasięg przede wszystkim, bo mamy takie miejsca, gdzie jest tym gorzej z powodu wiadomo tutaj sieci czy braku sieci raczej. Następny projekt e-administracja w powiecie lubelskim, też partycypujemy w tym projekcie i to jest ważna też rzecz. Natomiast kolejny projekt, program usuwania azbestu, co też jest z funduszy unijnych, nie przepraszam, szwajcarskich w tym momencie, ale partycypujemy, zrobiliśmy program usuwania azbestu, zrobiliśmy dokument ten właśnie, przygotowaliśmy, uchwaliliśmy Państwo jako Rada, pamiętacie, ale też była niezbędna do tego inwentaryzacja dachu, co też było z oporami, ale to był pierwszy krok i to podstawa do uczestniczenia w tym projekcie. Co roku wiele dachów jest już, nie mam w tej chwili w głowie tej cyfry, ale już 3 lata z tego programu, nabór na kolejny trwa, na 15 rok. I ludzie dzięki temu mają utylizowany, zdjęty i odtransportowany Ethernet. Następny projekt, budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju powiatu lubelskiego i gmina też uczestniczyła, partycypowała. Następny, Wrota Lubelszczyzny, informatyzacja administracji, to był też z unijnych środków z RPO, z województwem lubelskim realizowany projekt. Innego rodzaju projekt, utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i też był to projekt taki partnerski z RPO, ze środków unijnych, realizowany przez Zielony Pierścień LGD, czyli Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień, ten w Namęczowie razem z nami, no już koniec się teraz Namęczowa, ale to ten, określany jako Namęcz. Również z organizacjami były realizowane projekty wspólne, pozarządowymi, gdzie albo partycypowaliśmy w jakimś udziale finansowym, albo użyczaliśmy nieruchomości, albo nam organizacja jako gminie udzielała na zrealizowanie projektu. Chociażby w Mariance taki przykład projektu, gdzie jest to na gruntach rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a gmina ten projekt zrealizowała. A odwrotnie jest na przykład w Butanowie, gdzie to jest na gruntach gminy, a tam za pomocą straży projekt Ochotniczej Straży Pożarnej był realizowany i pomocy tutaj wsparcia i finansowego i rzeczowego gminy, ale ważne, że się takie miejsce znalazło dzięki takiej, a nie innej
współpracy i służy ludziom. Z miękkich projektów, nie mam tutaj wydruku, ale dzisiaj nie mamy obsługi informatycznej, dlatego że pan Paweł jest zajęty sprawą obsługi informatycznej na wybory, ale... I że dobrałem. Tak, już sklepuję. Ale bardzo wiele projektów, no tak z pamięci, kontynuowany był program, projekt, który funkcjonował jeszcze w poprzedniej kadencji jako mini przedszkole przy wiejskiej szkole, 5 ośrodków zespołu wychowania przedszkolnego. Teraz, jak Państwo pamiętacie, zostały już przekształcone zgodnie z przepisami i funkcjonują przy szkołach, ale aktywność nadal jest i wymóg unijny trwałości projektu też wypełniamy. Na tamten projekt pozyskaliśmy 500 tysięcy. Realizowane też były grupy zabawowe i we współpracy z fundacjami jak Komeński i poprzez inne organizacje pozarządowe lokalne na terenie gminy na przykład, które włączały się w takie działania na rzecz tutaj edukacji, oświaty, na przykład Wektor, gdzie była i świetlica środowiskowa prowadzona, świetlica w szkole w Garbowie i grupa zabawowa i taki projekt od 2-latka do 100-latka dla seniorów, do osób dorosłych, o zajęcia komputerowe dla małych dzieci z rodzicami, grupy zabawowe i zajęcia warsztatowe. No w szczegółach tego nie będę opowiadać. I projekty w szkołach. Projekty w szkołach polegające na wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. I tu wszystkie szkoły. Obligowaliśmy i pomagaliśmy i razem pisaliśmy te projekty w różnych latach, ale praktycznie ze wszystkich naborów korzystamy. I szkoły wszystkie podstawowe, i gimnazja, projekt typu Wektor Sukces dla gimnazjum. Następny projekt był Stoi Zagrajmy o Sukces, bo był połączony z zadaniami sportowymi i służył podnoszeniu tutaj i umiejętności, i wiedzy dla naszych uczniów. Jeszcze taki projekt, dobra, sekundkę, przypomnę sobie. Także te projekty we wszystkich możliwych, również nauczyciele też uczestniczą, bo wtedy wkładem rzeczowym jest czas, kiedy nauczyciel nie świadczy pracy w szkole, jedzie na jakieś szkolenia, a gmina musi wypłacić pracodawca nauczycielowi, który zastępuje. Także to są i takie projekty, projekty, bo szkolenie wtedy jest niepłatne, no ale wynagrodzenie pracownikom trzeba zapłacić. Także dla rozwoju kadry, dla rozwoju tutaj właśnie potem w sumie naszych dzieci. Pozyskujemy też środki na pływanie dla dzieci. W tym roku jest realizowany, na rok następny już został złożony na nowy konkurs ogłoszony przez ministra sportu i turystyki i ubiegamy się właśnie, żeby dzieci w klasach 1-3 systematycznie mogły mieć umożliwioną naukę pływania i tą umiejętność nabyły. Jeszcze tak na gorąco. Trudno. Nie, nie wszystko. Dzięki wspólnemu działaniu myślę, że to jest też ważna sprawa. Może nie taka wielka w sensie finansowym, ale dbamy i podkreślamy tu i dziedzictwo, i dorobek naszej gminy. Promujemy dzięki temu gminę i to naprawdę są tego efekty za pomocą i publikacji, których mamy w sumie chyba 16 jako książkowych, i mniejszych folderów też, czy takich biuletynów, broszurek. To jest też ważne. Ja mówię o wszystkich, które publikacje, które są i dzięki stowarzyszeniom różnym, i dzięki osobom, i dzięki tu zaangażowaniu gminy, ale naprawdę doceniają to ludzie z zewnątrz szczególnie. Może nasi docenią później po latach. Ale one, jak to pani taka regionalistka powiedziała, słowa pisanego i się kierownie wyrobię zostaną i przydadzą się dla podobnych. To jest ważne. I ten film, o którym na którejś z poprzednich sesji mówiliśmy. No i cóż jeszcze?
jeszcze, no i kulturalne projekty i wsparcie dla tych organizacji, które działają na tym gruncie, w tym obszarze i też promują gminy. Może to nie są duże pieniądze nieraz, ale są. W sporcie też, jak widzicie Państwo, poprawia się. No, bywa trudno czasami, ale te środki, które są przeznaczone, staramy się podzielić, żeby kluby i zorganizowane grupy sportowe realizowały jak najlepiej tutaj i wychowanie, to właśnie takie aktywne i ten czas zagospodarowany, żeby był jak najlepiej. I cóż, jak widać, zgoda buduje i to by było najlepszym przesłaniem. Ja dziękuję serdecznie Państwu za współpracę, za tworzenie tej naszej garbowskiej rzeczywistości tych lat, tej kadencji i poprzednich, bo niektórzy przecież z Państwa byli radnymi w poprzednich kadencjach. To jest też, mówię, cykliczna sprawa, to nie jest sprawa jednego roku, to się ciągłość i konsekwencja jest bardzo ważna, istotna przy podejmowaniu działań. I ja czasami przypominałam, w strategii rozwoju gminy się zapisało pewne cele główne, te strategiczne i operacyjne. I dobrze jest trzymać się tego, żeby tak nie rozpraszać i nie skakać z tematu na temat, bo można utracić to najważniejsze, bo rozwój tu i dobro naszych mieszkańców tu na tym obszarze, a mamy ich 9 tysięcy, jest najważniejsze. I właśnie za tą rzeczywistość, za budowanie tej rzeczywistości tutaj naszej gminy bardzo wspólne, bardzo Państwu dziękuję za klimat dialogu. Dla mnie jest najważniejsze zaufanie. Ja może tak nieraz jak ja mówię, że jestem odbierana, że czegoś nie chcę. Nie, może ja czasami wiem, może z takich szczegółowych okoliczności więcej, co w tym momencie jest łatwiej do pozyskania, co jest trudniejsze. Może dlatego to może tak wyglądać, ale pewnie jest tak, że ja czegoś nie chcę. Wszystko mnie cieszy, co się da i służy mieszkańcom. Powiem, że klimat właśnie zaufania inspiruje do działania i wtedy daje radość pracy i radość tworzenia. I to jest dla mnie podstawa. I myślę, że wójt powiedziałby dzisiaj to samo. To samo na pewno. O, może 2 godziny. Ale ja powiem tak jeszcze. Były i trudne sprawy. To ja pociągnę jeszcze, Pani. Nie zachęcę, nie zachęcę. Były też trudne sprawy. Ja wiem, że tych spraw się nie uniknie. Tak jak mówiłam, może odbierane są czasami jako na nie. Ale to, że zdarzyło się coś trudnego, może nie w danej chwili nieprzyjemnego, to też może coś znaczyć i czemuś służyć. I w to chcę wierzyć, że to ma służyć wyciąganiu wniosków na kolejne działania, na kolejne lata. Bo tak mówią, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. I taką sobie tutaj dewizę i tłumaczenie takich czasami trudnych, burzliwych sytuacji staram się tutaj przypisać do takich faktów. No i cóż, za to trudne dobro też dziękuję, bo to edukuje mnie też. A już 30 z hakiem lat pracuję w administracji i dla ludzi, z ludźmi i dla siebie też, bo to jest dla mnie ważne. Także zapewniam Państwa, moje odczucia są również odczuciami Kazimierza Firleja. I ta współpraca, sądzę, że powiedziałby tak samo. Tak, nie chcę już w takim razie przedłużać. Dziękuję Państwu serdecznie i z tej okazji pozwolę sobie kończyć. To są podziękowania od wójta, ale ponieważ dzisiaj wójt jest nieobecny, jeszcze nie dotarł, ja pozwoliłam sobie też dołączyć się i podpisać je również. Może być? O, kto mi się otworzył pierwszy? Pan Jan Nudzik, panie przewodniczący. Jan serdeczne podziękowania dla pana Jana Nudzika, przewodniczącego i radnego 6. kadencji Rady Gminy Garłów w latach 2010-2014 za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz zaangażowanie na rzecz realizacji zadań służących lokalnej społeczności. Na przyszłość życzę dalszych sukcesów w pracy społecznej
i zawodowej, jak również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. No chyba odejdę tak. Wykorzystam taką okazję. O, i dla pana Zenona Kopulta również. Już nie będę przedłużać i czytać, prawda? Możecie państwo zawodnić. Czy nie pan właśnie ten numer? Pewnie tak. Dziękuję bardzo. Tam się dalej. O, pani Kasia, a moje też nie proszę. Brawo, czy brawo, tak? Robię siabuśkę, tak? Gościka nie mam. I pani Lidia Michał. Pani Agnieszka, nie nalewajcie, to nie mam. Jak to pan sobie pozwolę włożyć? To tak, pani Agnieszki nalewajek nie ma, pani sobie kiedyś później. Dla pani Wiesi Kowak również. Pani Wiesi. Do Rady Gminy z programu o dofinansowanie kwotą 20 tysięcy złotych zakupu pojazdów służbowych oznakowanych, które testowane były przez policjantów i komisariatów policji w Niemcach do realizacji zadań. Rejon komisariatu obejmuje tereny gminy Garków, Jastrów, Niemce i Wólka. Jest to obszar bardzo rozległy, a dotarcie do wszystkich mieszkańców potrzebujących wsparcia wymaga odpowiedniej ilości taboru samochodowego. Zakup kolejnych pojazdów z pewnością wpłynie na szybszą, a co za tym idzie, skuteczniejszą reakcję policji. Będzie się to też wiązało z większym zadowoleniem społeczeństwa, a to jest na wspólny cel. Jeden z najważniejszych. Proszę o pozytywne stosowanie się do swojej prośby. Komendant posterunku w Niemczech, Mariusz Szadulski. Mieszkańcy wsi Piotrowice Kolonia, sołtys wsi Piotrowice Kolonia, Rada i Gminy Garków. Mieszkańcy wsi Piotrowice Kolonia zwracają się z prośbą do Rady Gminy o pomoc
budowie drogi nr 331 zarządzanej przez gminę Garnów. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego dnia 8 września 2014 roku, na którym postanowiono budżet sołecki na rok 2015 przeznaczyć na budowę drogi nr 331, przy której znajduje się pierw posesji naszego sołectwa. Ponadto droga ta prowadzi do dużej powierzchni gruntu po rynku leśnych naszej gminy. Uwagi na niski budżet naszego sołectwa znamy się o pomoc przy budowie naszej drogi. Podpisy 20. Tak, mieszkańcy miejscowości Leśce, Kolonia, Malinówka, wójcie Rady Gminy Garnów, podali. Niżej podpisani mieszkańcy miejscowości Leście, mieszkający na Kolonii Malinówka, zwracamy się z prośbą do wójta i Rady Gminy Garnów o zarezerwowanie środków finansowych w budżecie gminy w 2015 roku na budowę drogi betonowej przez naszą kolonię. Prośbę są motywujemy tym, że droga jest w złym stanie technicznym. Mamy problemy z korzystaniem z niej, nawet po niewielkich opadach deszczu. Na naszej kolonii jest 11 gospodarstw domowych, w większości zamieszkały przez młode rodziny. Spora część mieszkańców naszej kolonii pracuje poza miejscem zamieszkania. Dlatego budowanie betonówki pozwoliło na łatwiejsze dotarcie do prac naszym dzieciom do szkół. Prosimy o pozytywnie zobaczenie naszego podania i też podpisu ZD30. Panie przewodniczący, do wszystkiego się przychylamy, pozytywnie. Teraz zaraz pieniądze znajdziemy. No ale pismo wpłynęło, muszę odczytać. I następny, mieszkańcy kolonii Gawronówka. Dariusz, ty słuchaj, bo to ciebie dotyczy. Malinówka, Gawronówka, jeszcze ta syna. Tak, podanie. Pisanie mieszkańcy kolonii Gawronówka w Leistach. Wracamy się po raz kolejny do wójta Rady Gminy z prośbą o zabranie środków finansowych w budżecie gminy w 2015 roku na budowę drogi betonowej przez naszą kolonię. Prośbę o to tym, że droga jest w złym stanie technicznym. Po wiosennych stopach i opadach deszczu droga nie nadaje się do użytku. Jest trudno przejeżdżać na co trudny wyjazd do pracy. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego podania. Tu też 25 podpisów gdzieś tak na oko. Tam jest 500 metrów. Proszę Państwa, jakbym zapomniał, słuchajcie. No. Ochotnicza Straż Pożarna, bo już się pisałem. No. Poza tym, to się dałem dalej. Poczekaj, zaraz. Nasze ochotnicze Straży Pożarnej do Przyszłacy i cała społeczność lokalna zawsze się Państwa prosił o zabezpieczenie budżecie gminy na rok 2015 w środku wysokości 50 tysięcy złotych. Kwota ta miała być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dalszym wyliczeniem budynku naszej linii. Panie Przewodniczący, podziękuj Pan Panu Sołudze, że powiedział prawdę. Kiedy się go pytałem. Bo on mówił, że więcej będzie kosztował, a Przewodniczący mówił, nie? To mało. Szanowni Państwo, ja się trzymam jednego. Na początku kadencji prosiliśmy przez 3 lata po 100 tysięcy. 250 i tego się trzymamy. 50 tysięcy prawie mówię, z rad sołeckich, tutaj jak 50 to już 100 tysięcy, to można w środku coś będzie zrobić, prawda? Tego się trzymamy, bo oni mówią więcej napiszemy. Słuchajcie, dotrzymujmy słowo. Dotrzymujmy słowo. Duża sala. Duża sala to jest osobna jako świetlica. To na razie nie. Na razie skończmy to, co zaczęliśmy. Aha, pasy. A pasy, czytajcie, to nie mamy. Dodatkowo jeszcze, to pokaż slajd. Następny tytuł. I jeszcze tutaj, skoro to dotyczy, to mam tu pismo, oświadczenie wójta Kolika też chyba przeczytał. W związku z powszechnym nieprawdziwych informacji o rzekomej lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Garnów, oświadczam i informuję mieszkańców gminy Garnów, że w urzędzie gminy nie toczy się jakichkolwiek procedura dotycząca lokalizacji elektrowni wiatrowej. Obowiązujące i najważniejsze gminie dokumenty, studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Garnów wymaga jako podstawa do realizacji jakokolwiek inwestycji zwykłego budynku mieszkalnego nie daje nikomu żadnych możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Nie ma żadnych możliwości budowania elektrowni wiatrowych bez wiedzy zgodnej wbrew woli mieszkańcom gminy Garnów. Teksty o jakiekolwiek zagrożeniu wiatrowym są oparte na kłamstwach i manipulacjach. I szanowna Rada, jeżeli Rada pozwoli, to ja tutaj dostajemy ulotki o farmach wiatrowych 30 czerwca. Nie, we wrześniu podeszły uchwały, nie? Jakaś była. Pani Agnieszka nalewała już. A teraz dostajemy jeszcze listopad i przynosi, że syn ma podpisaną wieloletnią umowę, podpisaną wieloletnią umowę tego, na wiatraki. To jest pismo. 11 września, praca 1 czerwiec. I wypowiedzenie umowy z dniem 30 czerwca. I
to, co piszą, to wszystko jest kłamstwo. Niech by pisali. Co mnie dotyczy, to nie było mi pisane. A syn ma własne gospodarstwo. Ale co mnie boli, że to jest w ogóle nieprawda. Oni o tym przecież wiedzą. Tak, wy tam wiecie te wspólnoty. 30 czerwca odpowiadają się za umowę. Tak. A bo w czerwcu 10 czy kiedy byliśmy, że ja sprzętnie ze z interesem. No ja nie mogę odpowiadać, jest chłopak, jest mój, ma własny. Jeszcze wiele, ja nie podawałem do sądu, bo teraz rozmawialiśmy tu z panem, no nie dam satysfakcji, jak podam to później, bo teraz to tylko by przeprosili. Ja powiedziałem tu, panie Otarka, by mnie krzykują trochę większe pieniądze, bo się przyda do klubu na woli, jak przegrałem to. To jest nieprawda, zwykła, prawda? I to piszą, ja tak, przecież nie było problemu, żadna firma nie złożyła. Następcie jakieś tematy się nazywały. Skłóciło się ludzi, skłóciło się wszystko. Nic nie podjęła żadnej uchwały o wiatrakowe, no, ja nie mówię o wiatrakowe. Tego nie było tego. Ale na tym, że wybory trzeba przyjechać, że kampanię wolną. Co się teraz z ludźmi dzieje, to ja nie wiem, ja, proszę Państwa, tyle nadziei, ale takich wyborów, takiego kłamstwa i oszustwa to nie było. Dobrze, wracajmy do tematu. Pisma zakończone już. Do przechodzimy, jeżeli nie ma wniosków i pracy. Czy to tylko zbadamy, czy to będzie nie na miejscu w sprawie magazynów, no bo tu Państwo na poprzedniej sesji dużo było bardzo ciekawych informacji, a nie wiem, czy coś się już o tej sprawie, czy w sumie to już nas nie będzie bardzo dotyczyć, ale tak z ciekawością. Pytanie, proszę Pani. Czy coś? Nie, żadnych dokumentów, żadnych konkretów nie ma. To, co przekazali na sesji, to Państwo słyszeliście. Chyba może mają tu stworzyć konkretnie, czego oczekiwali. Bardzo dobrze, jeśli przychodzą informują potencjalni inwestorzy na sesji, bo nigdy w kuluarach i zaciszach, jak to mówią gdzieś tam lokale innych, nie odbywa spotkań, tylko przychodzą, ale czasami to, że przychodzą, to jest też zarzutem, że byli. Ale to po to jest, żeby wszyscy wiedzieli. Tak jak była Pani poprzednia w sprawie tego zmiany planu, tak to nazwijmy, tak i inne różne podmioty się pojawiają, pytają. Czasami pytają tylko w urzędzie informacje o planie, o jakichś przyszłych zamierzeniach, które mogą się pojawić. Natomiast są też, docierają na spotkania z sołtysami i dobrze, na spotkania właśnie na sesję Rady Gminy, bo to są organy, które decyzyjne, które uchwałodawcze, które podejmują dalsze działania i kroki i w oparciu o to mogą być realizowane takie czy inne przedsięwzięcia. Jeżeli taka atmosfera będzie w następnej, a i takie będzie szkalowane, to żaden tu firma nie przyjdzie, proszę Państwa. Nam potrzeba miejsc pracy na miejscu. Mamy tereny przecież, po cegielni, po cukrowni. Mamy, tak, jest zainteresowanie kolejnych i dobrze by było, żeby był nie umknie, bo na tym zyskają wszyscy mieszkańcy. Trzeba ulgi podatkowe, trzeba wprowadzić. Szkoda, że ta firma tak się bardzo musi przedyskutować i jakie. Prawda? Najpierw to trzeba rozeznać. To dłużej rozeznać, no tylko oni też tutaj, jeżeli można, to 200 tysięcy euro, to za inwestycja jest. No więc dlatego trzeba wszystko przeanalizować, rozważyć, ale samo rozmawianie o czymś, proszę Państwa, ja jeszcze słowo, samo rozmawianie o czymś to nie jest jakimś zarzutem, że się analizuje i rozważa, tak, nie, można, nie można, czy ktoś zapyta, czy to jest winą tutaj rady i urzędu, że ktoś przychodzi i o coś pyta, czy to może być zarzutem? Po to są interesanci, mieszkańcy i właśnie interesanci z zewnątrz, tak, zajęci, którzy chcą, mają jakąś propozycję bądź zapytanie i my jesteśmy do tego, żeby się zainteresować tym pytaniem, odpowiedzieć bądź rozeznać sytuację. Taki obowiązek. Po to nas ludzie wybierają, żebyśmy to działali, jeszcze wrócę do piątku przed komisją. Pani Agnieszka przyszła, dowiedziała się, czy tylko są nowe jakieś prawie te firmy zostawiają. Myślałem, że będzie na komisji, na trzech komisjach, na dwóch sesjach. No, jakoś niepoważnie. Nikt się nie usprawiedliwia, proszę Państwa. No, tak może jestem złym przewodniczącym, ale zawsze do tej pory każdy się dzwoni, to słuchaj, nie będzie. Nie? Bo tak należy, taka kultura. Tak kulturalnie osobista by należała. Tak by należało, proszę. Prawda? A tutaj nic. To powinno się wypełniać. Jak nie, to by nie powinno się podejmować. Dobrze, są jeszcze jakieś pytania, czy idziemy dalej? Przyjęcie proszę punkt poprzedniej sesji, następny punkt. Proszę bardzo.
Są jakieś uwagi do protokołu? Nie ma. Kto jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady? Proszę bardzo, kto jest za? Nie było. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzyma? Jedna wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Następny punkt w sprawie bieżącej. Proszę bardzo, mam coś jeszcze? Nie. Proszę. Proszę Państwa, w sprawie bieżących, no na koniec, że to już ostatnia kadencja, chciałbym podziękować w swoim imieniu panu wójtowi, na szkole, że nieobecnej, pani wicewójt, pani skarbnik, panu sekretarzowi, no wszystkim tym, którzy po prostu przyczynili się do tej organizacji, wszystkim pracownikom gminy, że po prostu zawsze, kiedy człowiek tam nie wszedł z jakimś problemem, naprawdę była ta rozmowa, było jakieś doradztwo, próbowaliśmy wspólnie ten temat jakiś dany rozwiązać i w większości to nam się udało i z tego naprawdę jestem dumny, bo proszę Państwa, drzwiami kłapnąć jest łatwo, otworzyć ich trudno, tylko rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, do czegoś to prowadzi, także dziękuję jeszcze raz. Pani wicewójt, masz pytanie? Dziękuję serdecznie, przekażę wszystkim bieżącym Lejowi te słowa. Proszę Państwa, punkty prawie wyczerpania. Punkta nie ma, to ja pozwolę. Może w imieniu rady, czy swoim, podziękować panu wójtowi, pani skarbnik, sekretarzowi, wszystkim kierownikom jednostek, tutaj pracownikom urzędu, dyrektorom szkół, chociaż nie ma, sołtysom, chociaż wiemy, są za współpracę. Na pewno mieliśmy, że można było więcej, można. Ciężko, ale nie było jakieś w naszej radzie skandale, limicja, tak sądzę przynajmniej. Jakoś przebraliśmy przez 4 lata. Różnice zdań były, ale to trzeba się z tego się kompromis wypracowuje, prawda? No i co życzę? Życzę tym, co startują, dobrych wyników. Pani jeszcze na pani ręce. Dziękuję za współpracę. Pani przekażę wszystkim. Tak? Całusy też przekażę. Tak, za takim się do kolei. I ryczo, proszę Państwa, zamykam 31. sesję Rady Gminy Warmii. Gardło połączę panu wszystkich punktów. Dziękuję wszystkim za przybycie. Do następnego spotkania. Dziękuję.